Wyż, który kształtuje pogodę w Polsce, jeszcze dzisiaj zapewni nam słoneczną pogodę. Jutro czeka nas zmiana. Szczęść Boże, Marta Sulej, zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj słonecznie, choć gdzieniegdzie niewykluczone są niegroźne chmury. Na przeważającym obszarze bardzo ciepło, jak na drugą połowę września. Najwyższa temperatura prognozowana jest na zachodzie oraz częściowo na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą 28-29 stopni. Delikatnie chłodniej do maksymalnie 26 na pozostałym obszarze, z wyjątkiem wybrzeża i północnego wschodu, gdzie będzie 21-23 stopnie. Południowy wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, ciśnienie w miarę stabilne na poziomie 1005 hektopaskali. We wtorek zmiana pogody. Już od rana z południowego zachodu będą przemieszczać się opady deszczu. Miejscami w centrum będą dość intensywne i może też zagrzmieć. Wczesnym popołudniem opady dotrą na wschód, a od zachodu pogoda będzie się poprawiać i coraz częściej zaświeci słońce. Po południu na przeważającym obszarze temperatura powietrza wzrośnie do maksymalnie 23 stopni. Tylko na północnym wschodzie i wybrzeżu utrzyma się poniżej 20. A to ochłodzenie będzie tylko chwilowe, bo przed weekendem znowu ma być bardzo ciepło, jak na końcówkę lata. Dobrego dnia Państwu życzę i do zobaczenia.